Gostyniec. Gostyniec. Śpiewać każdy może, trochę lepiej lub trochę gorzej. Mi wychodzi trochę gorzej, ale za to mojemu gościowi trochę lepiej. Dla równowagi. Tomasz Sternel, dzień dobry, a tym gościem jest śpiewaczka i nauczycielka muzyki Izabela Mettler. Witam panią. Dzień dobry państwu w ten poranek, witam serdecznie. Uczy pani w szkole, prawda? Tak. Ja muszę powiedzieć, że miałem 6 z muzyki w szkole podstawowej. No brawo, brawo. Ale zupełnie nie wiem, co z tym moim talentem się stało, gdzie on się zapodział. Pani jest w stanie mi jakoś pomóc, dopowiedzieć? Nie wiem. To jest już po tylu latach to będzie ciężko, panie Tomaszu. Ale pani zna podobne przypadki? Nie. Nie pomoże mi pani. No dobrze, ja muszę powiedzieć, że na rozpoczęcie przygody z muzyką chyba nigdy nie jest za późno, czego pani jest doskonałym przykładem, chociaż pani ma o tyle łatwiej, że pani rozpoczęła tę przygodę stosunkowo wcześnie, prawda? Tak, na edukację muzyczną, tak jak pan już powiedział, nie jest nigdy za późno, ale najlepiej zacząć ją od najmłodszych już lat, ponieważ ta percepcja i nasz umysł no, są jak gąbeczka od młodych lat i myślę, że ta wiedza i też motoryka grania na różnych instrumentach właśnie w tym najmłodszym wieku jest najlepsza i są tutaj najlepsze predyspozycje na opanowanie czy to instrumentu, czy śpiewania. Oczywiście z głosem trzeba też troszeczkę uważać, bo ta krtań i ten aparat głosowy się rozwija. Nie należałoby tutaj przemęczać właśnie aparatu głosowego. No, ale od najmłodszych lat jest jak najbardziej wskazane. A w pani przypadku, który to był rok, jak ta piękna przygoda się rozpoczęła? No ja zaczęłam śpiewać w zasadzie od maleńkości, od przedszkola. Potem szkoła podstawowa, chórek prowadzony w szkole, kółko muzyczne. O ile się nie mylę, było wtedy to 2 razy w tygodniu. No i tutaj właśnie od tego się zaczęło. Potem chciałam dalej iść, dalej. Żałuję, że nie chodziłam, nie uczęszczałam od najmłodszych lat na żaden, nie uczyłam się, tak, grać na żadnym instrumencie. Opanowałam tę sztukę dopiero jako nastolatka. No było to troszeczkę ciężej, bo wiadomo, czy to się chciało, czy nie chciało, trzeba było, ale jednak ten śpiew był zawsze, no i wyjechałam, dostałam się pierw do szkoły średniej, do Poznania, potem na Akademię Muzyczną, potem wyjechałam do Niemiec i śpiewałam, koncertowałam, śpiewam, do teraz koncertuję, nauczam i tak to po prostu się odbywa. I postawiła pani na taki nieoczywisty repertuar, operę, pop operę. Dlaczego akurat taki wybór? Czym on był podyktowany? Tak, na ten czas prezentuję tutaj publiczności pop operę, czyli inaczej, bądź tak, inne wyrażenie, classical crossover, bądź classic crossover, czyli taka krzyżówka gatunków muzycznych dwóch, czyli popu, czyli muzyki popularnej z operową. Chodzi tutaj w zasadzie o to, ten już kto wie i ma pojęcie, to może się domyśleć, że muzyka popowa to jest ta popularna, najczęściej puszczana w radiu, a muzyka operowa tutaj, jeśli chodzi o moją stronę, jest to wykonawstwo głosem operowym, różnych właśnie piosenek. Pani czerpie przyjemność ze śpiewania, ale też tą pasją zaraża innych, choćby uczniów z Kołaczkowa. W ten sposób powstał zespół o nazwie Star Kids. Tak. Zgadza się. Myślę, że nie tylko zarażam dzieci, mam nadzieję, że zarażam właśnie dzieci, ale też publiczność na koncertach, którzy naprawdę przepięknie razem śpiewają ze mną, tańczą i świetna zabawa jest. Ale wracając do dzieci Star Kids, no właśnie rok czasu, prawie, jeszcze nie, ale niebawem będzie rok czasu, jak grupa powstała. Są to dzieci bardzo ładnie śpiewające, proszę państwa, i można powiedzieć umuzykalnione. Wiadomo, chyba żadne dziecko, o ile się nie mylę, nie uczęszcza do szkoły muzycznej, bynajmniej tutaj do Wrześni, bo mamy też taką fajną szkołę we Wrześni. Ale chodzą na różne zajęcia do Gminnego Ośrodka Kultury, do Kołaczkowa, na różne zajęcia teatralne. No i ja te dzieci, że tak powiem, pomyślałam sobie, bo my na zajęciach muzycznych, na muzyce, tak, w szkole, nie tylko realizujemy, że tak powiem, podstawę programową i tę teorię, tak, którą, no, nie ukrywajmy, nie za chętnie
uczą się dzisiaj dzieci, tylko stawiam na zajęcia tutaj praktyczne. No i podczas śpiewania, jak mi dzieci zdawały różne pioseneczki, to ja mówię sobie, aha, no, tutaj ten, ta, fajnie śpiewają. Coś z tego będzie. I coś z tego będzie, tak. No i zrodził się pomysł powstania grupy Star Kids. Nagraliśmy... No właśnie, nagraliście teledysk, no jest się czym chwalić przede wszystkim. Tak, no teledysk, przed teledyskiem było nagranie studyjne Alone do hitu Walkera, Alana Walkera Mega Mashup. Myślę, że bardzo fajnie publiczność przyjęła ten utwór. O czym świadczą też kliknięcia na platformach, że tak powiem, w social mediach, na platformach streamingowych bądź na YouTubie. Także dzieci mają z tego ogromną radochę, ja się cieszę, bo inwestujmy w tych dzieci, promujmy nasze dzieci, tym bardziej, że są to dzieci nie z centrum Wrześni, gdzie można sobie dojść, na pieszo dojechać rowerkiem, no niestety, no troszeczkę trzeba do tej Wrześni dojechać, a jednak coś się w tym Kołaczkowie dzieje. A pewnie, że tak. Gdzie w najbliższym czasie będzie was można zobaczyć, usłyszeć? W najbliższym czasie przygotowujemy się już na koncert, Gala Świąteczna Melodii się to nazywa. Będzie on 6 stycznia w kościele na Lipówce, tutaj u nas we Wrześni. Repertuar kolędowy? Repertuar tylko kolędowy. Kolędy, pastorałki, piosenki świąteczne. Wiem, że szukacie sponsorów, darczyńców. Niech pani powie, dlaczego? Do czego oni wam są potrzebni? Tak, tutaj chciałabym też właśnie wspomnieć o sponsoringu. Prosimy przede wszystkim lokalne firmy, lokalnych przedsiębiorców, prosimy o wsparcie finansowe na nasz koncert, ponieważ koncert, dlaczego? Koncert nie może być w kościele biletowanym, a jednak no są koszta, które ktoś ponieść musi i dlatego zwracam się do Państwa naprawdę, kto nas słyszy, pozdrawiam wszystkie wrzesińskie lokalne firmy, przedsiębiorstwa, o wsparcie finansowe, liczy się każdy grosz. Jest przedsiębiorstw i firmy dość dużo, także jeśli każdy dołoży się po małej sumie, będzie z tego bardzo fajny efekt. Tak. Pytanie z tezą, dlaczego muzyka jest tak ważna w naszym życiu? Bo jak rozumiem, jest. No oczywiście, że jest ważna muzyka. Przecież muzyka to jest jakieś przeżycie estetyczne, emocjonalne dla każdego człowieka. Muzyka kształtuje też harmonię człowieka, tak? I nie tylko chodzi o harmonię tutaj muzyczną, ale chodzi też o balans emocjonalny. Może w dzisiejszych czasach przesyt jest tej muzyki, bo muzyka leci w radiu, w aucie. Idziemy do galerii, do sklepu i jest muzyka. W restauracji jest muzyka. To może nas czasami męczyć, ale co cieszy? I serdecznie zapraszam, jeszcze raz powtórzę, na koncert 6 stycznia, bo te koncerty grane na żywo, ja widzę, że publiczność przychodzi. Ludzie bardzo chętni są na przychodzenie na koncerty właśnie grane, śpiewane na żywo. I to bardzo cieszy, bo to jest też inne przeżycie emocjonalne człowieka. Czyli co, dochodzimy do wniosku, że śpiewać każdy może? Ale rzeczywiście, tylko trochę lepiej lub trochę gorzej. Albo czasami człowiek musi, inaczej się... udusi. I tak bywa, czego oczywiście Państwu nie życzymy. Dziękuję za rozmowę. Moim gościem była śpiewaczka i nauczycielka muzyki Izabela Mettler. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam, wszystkiego dobrego. Gościniec.